To jest Jezus Chrystus. To jest wymiar, miara tego, co znaczy żyć z Jezusem Chrystusem. Das ist Christus. Und das bedeutet dieses Machtapa. Das bedeutet das Leben des Christus. Nie, a my żaden apostoł i ten najlepszy człowiek. Nie żaden apostoł, choćby był nawet najlepszy człowiek. Kein Apostel, auch wenn er besser Mensch als wir. A ja osobiście czułem, jak tylko mieli, że tylko mieli na tego ziemi osiągnęli sami. Ja osobiście myślę, że tutaj na tej ziemi, ja tego wymiaru, tej pewności, wenn ich um mich persönlich denke, da glaube ich nicht, dass ich diese Maßstab erreichen kann. Der Pan ist hier unten czysty. Pan jest zupełnie czysty, absolutnie czysty. Der Herr Jesus ist absolut rein. Grzechu nie myli. Grzechu nie ma. Der Sünde war nicht in vorhanden. To jsme četli na konci třetího verše. Ale na ten čtvrtý verš, třetí epištoli, tomu epištoli třetí kapitoli, Jana. My jsme o tom čítali na konci třetího versetu, ale tutaj v tom čtvrtém versetě tego třetího rozdělu, wir haben über das, über Einheit, am Ende des dritten Verses gelesen, aber jetzt am Anfang des vierten Verses mamy opak czystoty. Opak czystoty. Wir haben hier jetzt interessiert was anders als Reinheit, also Sünde. So habe ich auch czytisch verstanden. Tutaj w tym czwartym wersecie mamy powiedziane coś odwrotnego do czystości, a to jest mianowicie grzech. Zaraz nie widzimy podstatu toho, co jest to grzech. Tu widzimy właśnie podstawę, czyli fundament tego, czym jest grzech. Hier sehen wir, der Fundament oder Grundlage, was Sünde bedeutet. Gdzie jest napisane, każdy, kto czyni grzech. Tu jest napisane, każdy, kto czyni, przypał grzechy. Geschrieben, jeder, der die Sünde tut. Zde je vidět, že slovo činí má takový stan charakter. My tutaj vidíme, že to slovo činí nebo popevňa má charakter taky ciągłości. My sehen, dass dieser Verb tut ist fast unbestimmt fest verankert hier in diesem Vers. To znamená, že je to zásadou jeho života. A to oznacza, że to jest pewna zasada życia tego, kto popełnia ten grzech. Und das bedeutet, das ist ein Prinzip, an dem welche diese Sünde tut. Asi przed 30 lat jsem slyšel jednoho brata, který kázal Evangelium. Około 30 lat temu słyszałem pewnego brata, który zjasował Evangelium. Po 20 Jahren habe ich einen Bruder gehört, welche Evangelium verkündigt hat. A ten rzekł, że grzech jest wszystko, co człowiek działa przed swoim obrąceniem. A on powiedział tak, grzech to jest wszystko to, co człowiek czyni przed swoim nawróceniem. Und hat gesagt, dass der Sünde ist das alles, was Mensch po seiner Bekehrung getan hat. To jest głęboka prawda. I w tym jest ta głęboka prawda. Und hier liegt der tiefe Wahrheit. Protože hřích v podstatě je všechno, co člověk dělá bez Boha. Oczywiście, bo grzech jest wszystko to, co człowiek czyni w swoim życiu bez Boga. Na co wyjść? Sünde bedeutet, wenn Mensch unabhängig von Gott alles tut. My vidíme, že některý člověk, nebo slyšíme, že některý člověk někoho zaraží. My słyszymy o jakimś człowieku, że on kogoś zamordował. Wir hören, dass ein Mensch den anderen ermordet hat. Tego się nie co ukradł. Albo, że coś komuś ukradł. Oder jemanden etwas gestohlen hat. A podobnie. No i inne podobne rzeczy. Unendlich. Ale Bóg se na rzeczy dziwa inaczej. Ale Bóg na te rzeczy patrzy zupełnie inaczej. Aber Gott schaut auf diese Dinge ganz anders.
Wszystko, co człowiek czyni, ani w wykonaniu Bożej woli, jest grzechem. Wszystko, cokolwiek człowiek czyni, jeśli nie jest to wolą Bożą, jest to grzech. Ale was ten mensch tut, on was nicht nach Gottes Gedanken oder Wille ist, es heißt Sünde. Tam wtedy, że kto czyni grzech, czyni proti zakonu. To jest napisane, że kto czyni grzech, przestępuje prawo. Hier steht geschrieben, jeder, der die Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit. Lebo grzech jest przestąpieniem zakonu. Grzech jest przestąpieniem zakonu. Grzech jest przestępstwem, jest czynienie bez prawa. Weil Sünde ist einfach, kann man sagen, Rechtslosigkeit oder jemand tut kein Recht. My w czeskim przekładu mamy, że grzech jest przestąpieniem zakonu. My w czeskim przekładzie mamy, że grzech jest przestępstwem zakonu, podobnie też jest w Polsce. Ja, im polnischen sowohl als im tschechischen steht, dass Sünde ist gegenüber Gesetz ein Verbrechen, oder wie man sagt, Übertretung, ja, danke schön. Gesetz ist Übertretung, ja, danke schön. Ale sprawnie to ma wiki, że grzech jest bezzakonności. Ale właściwie powinno być przetłumaczone, grzech jest przestępstwem. Eigentlich sollte bez prawa. Eigentlich sollte so beschrieben stehen, dass Sünde ist eine Gesetzlosigkeit. Ich glaube, im Deutschen ist das nicht das Richtige. Ja. Was soll denn da? To oznacza? Und das bedeutet? Że człowiek wobec nie ma na Boga. Takowy człowiek. Że ten człowiek w ogóle nie zważa na Boga. Das bedeutet, dass der Mensch achtet nicht auf Gott. A wszystko si dzielą ze swe wolę, jak chce. A wszystko czyni z własnej woli, tak jak chce. Und er tut alles aus eigenem Willen, wie er will. Człowiek nas nie czyni własnej woli. Człowiek czyni własną wolę. Der Mensch tut eigenem Willen. To jest podstawa życia. I to jest właśnie ta istota grzechu. Und das ist die Grundlage für Sünde. My czytamy w Starym Zakonie, że człowiek pije grzech jako wodę. W Starym Testamencie czytamy, że człowiek pije grzech jak wodę. Im Alten Testament finden wir diesen Ausdruck, dass der Mensch trinkt Sünde wie Wasser. A jeszcze na inne miejsce czytamy, że proto, że nie przychodzi Boży rozsudek nad grzechem. A w innym miejscu czytamy, że kiedy nie ma tego rozsądzenia właściwego grzechu, auf andere Sondrenia stelle finden wir, wenn jemand hat diese Verwirkungsurteile nicht mehr auf über Sünde. Dass er kann nicht urteilen. Versteht? Że człowiek dąży do tego, pragnie tego, żeby czynić grzech. Weil der Mensch begiert die Sünde. Ale człowiek jest odpowiedna bytost. Człowiek jest odpowiedna bytost. Człowiek jest odpowiedzialną jednostką. Der Mensch ist verantwortliche Einheit oder wróci Bogu. Przed Bogiem. Po Gott. A Bóg jej proto musi sądzić. I Bóg dlatego go musi sądzić. Und darum muss Gott ihn rächen. Ale my dalej widzimy zase jedną wyborność Pana Jezusa. Ale my dalej widzimy jedną z tych wspaniałości Pana Jezusa. Ale weiter sehen wir diese wunderbare, schöne, trotzige charakter des Herrn Jezusa. W czwartym wersie. W wersie 5. Im Vers 5. A víte, že on se pokázal, aby hříchy naše sňal a hříchy nebyl. A viete, že on się objavil, aby zgładzić grzechy nasze, a grzechów nim nie ma. Und ihr wisst, dass geoffenbart worden ist, auf dass unsere Sünden wegnehme. Und Sünde. Jakie to zacne, że już se nemusíme platit sądu, na který ani nepřijdeme. Jakie to jest wspaniałe, że my już nie musimy obawiać się sądu,
żebyśmy musieli przed nim stanąć. Wie wunderbar, wie wunderschön ist das, diese Bewusstsein, dass wir nicht mehr gerichtet werden. Otóż Pan mówi, że kto mnie uwierzy, że już na sąd nie przyjdzie. A to dlatego, ponieważ Pan Jezus powiedział, że kto w Niego wierzy, nie przyjdzie na sąd. Und darum, weil der Herr Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Ale że widzimy tu zasną jest, że On chce ukazał, aby grzechy nasze znali. I tu znowu widzimy tą wspaniałą rzecz, że On się po to okazał, objawił, aby nasze grzechy zgładzić. Und hier sehen wir diese wunderbare Tatsache, dass hat sich geoffenbart, unsere Sünden wegzunehmen. To On uczynił przez swoje obiekt na krzyżu. A to On uczynił przez swoją ofiarę na krzyżu. Und das hatte getan durch seinen Opfertod auf dem Kreuze. On, który grzechu nie ma. On, który nie ma grzechu. Der Sünde nicht kannte. Es ist wunderbar zu sehen, dass wir haben Vormittagessen. Jest to cudowną rzeczą, którą żeśmy oglądali jeszcze przed przerwą obiadową. Im Vers 3 am Ende, oder Vers 3. W trzecim wierszu. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada. Reinigt sich selbst. Oczyszcza się sam z siebie. Gleich wie er rein ist. Tak jak on jest czysty. Sehen hier unser Wandel. Tym oglądamy nasze pielgrzymowanie. Im Christu können wir nichts falsch machen. Chodząc w Chrystusie, nie możemy uczynić nic błędnego. Aber wir haben vorher gehört, ale żeśmy już wcześniej słyszeli, dass der natürliche Mensch geht nach seinem Willen. Że człowiek w swoim starym, naturalnym ciele idzie za swoją własną wolą. Er fragt nicht nach Gottes Willen. I nie interesuje się, jaka jest wola Boża. Er will seine Lüste und Vergnügen gut heißen. On swoje własne porządliwości i rzeczy, które go pociągają, on chce zawsze uznawać jako za dobre. Und wie ist das mit den gläubigen Menschen, mit den sogenannten gläubigen Christen? A jak sprawa wygląda z człowiekiem wierzącym? Wir sehen, dass wir auch nicht ohne Sünde sind. My oglądamy, że również i my nie jesteśmy bez grzechu. Zwar, Herr Jesus hat die Rechnung auf dem Kreuze bezahlt. Wprawdzie Pan Jezus zapłacił już rachunek na krzyżu. Aber wir leben, wir bewegen uns auf dieser Erde. Ale my żyjemy tutaj na tej ziemi. Auch wenn wir das nennen Fremdlingschaft. I wprawdzie nazywamy to tutaj, że przebywamy na obczyźnie. Aber unsere Füße. Wenn nicht Hände, aber Füße verschmutzen sich immer. Ale nasze stopy, może nawet i ręce, zawsze się brudzą. Und dann heißt das Sünde. I wtedy to trzeba nazwać, że to jest grzech. Und hier gibt es im Vers 4 ein Mittel. A tu w czwartym wierszu jest podany na pewien środek. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das ist der Folge von Sünde. I w czwartym wierszu czytamy, każdy, kto popełnia grzech, postępuje bezprawnie, a grzech jest postępowaniem bezprawnym. Und dann kommt diese Antwort, und ihr wisst. I teraz następuje odpowiedź na to, a wy wiecie, so wie Paulus mal hat. An den Korinthern oder an den Philippern oder an den Vätern, also an den Gläubigen in Christo mal auch ähnlicherweise geschrieben, du weißt oder ihr wisst. Tak też i apostoł Paweł do wierzących pisał, że wy wiecie o tym. Zwar hatte mal in Bezug auf Haus Gottes, also auf Zusammenkünfte geschrieben, du aber. Czasami mówił w związku z Domem Bożym. Aber auch auf Verhalten. Ale też czasem mówił w związku z zachowywaniem się poszczególnego wierzącego. In Titus Brief hat sogar das zum Ausdruck gebracht. W liście do Titusa, Kapitel 3, w trzecim rozdziale. Er sagt so, Vers 3, denn eins waren auch wir. W trzecim wierszu mówi,
Bo i my byliśmy kiedyś nierozumnicy. Also ihr wisset. A więc zwraca się do nich, wy wiecie. My. Und ihr wisset. I teraz w związku z listem Jana, wy wiecie, piąty wiersz, dass er geoffenbart worden ist, że on się objawił, auf dass er unsere Sünden wegnimmt, aby zgładzić nasze grzechy. Und das ist erste Wahrheit, dass er so vor unseren Bekehrungen, das ist die erste Wahrheit, was wir wissen, dass wir in unsere Sünden bekennen. A to jest pierwsza prawda, którą poznajemy przed naszym nawróceniem się. Dann ist er gerecht. I gdy wyznajemy nasze grzechy, to wtedy on jest sprawiedliwy. Und er uns befreit oder erlöst von unseren Sünden. Wtedy on nam przebacza te grzechy, wyzwala nas z naszych grzechów. Welche wir haben in Vergangenheit getan, so wie der Bruder jetzt vor kurzem gesagt hat. Z tych grzechów, które żeśmy w przeszłości uczynili, tak jak ten brat poprzednio powiedział. Aber das Problem ist jetzt nicht gelöst, wenn wir jetzt über unser Lebenswandel sprechen. Ale teraz, jeżeli zaczniemy mówić na temat naszego obecnego chodzenia w tym życiu już po nawróceniu się, to nasz problem jeszcze dalej pozostaje nierozwiązany. Und uns nur zu fügen, jeden nur diesen Opfertod des Herrn. Und wenn wir uns nur zufrieden geben, dass er für unsere Sünden gestorben war und uns unsere Sünden vergeben hat, i tylko zadowolimy się tym, że Pan Jezus zmarł za nasze grzechy i nam przebaczył je, da sind wir die elendsten Menschen, so wie auf einer Stelle sagt. To jeżeli tylko tym się zadowolimy, to jesteśmy jednymi z najnędzniejszych ludzi, tak jest w jednym miejscu napisane. Da haben wir noch nicht alles erkannt. Wtedy okazuje się, jeszcze nie wszystko żeśmy poznali. Und hier will Apostel Johannes die Gläubigen in die Wahrheit tief hineinführen. A tutaj apostoł Jan wierzących chce wprowadzić głębokie prawdy wierzących. Und dieser ist jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Vers 6. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. In 1. Kapitel Vers 8. W pierwszym rozdziale, w 8. wierszu czytamy. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zgodzimy i prawdy w nas nie ma. Wenn wir unsere Sünden bekennen, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, so ist er treu und gerecht, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, dass er uns die Sünden vergibt, i odpuści nam grzechy, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ihr Lieben, das ist, dass wir in unserem Leben uns verunreinigen. Tak, umiłowani, tak to jest. W naszym życiu też i możemy się zanieczyścić. Unsere Sinnesorgane schauen auf den Fernseher, auf die Kinozeitungen, auf Leben mit Menschen. Nasze zmysły przyjmują wszystko z naszego otoczenia. Nasze oczy spoglądają czasami w telewizor, patrzą na życie ludzi z naszego otoczenia, patrzą na czasopisma wyłożone w kioskach. Und wenn jemand mir sagt, ich tue keine Sünde, jeżeli mi ktoś teraz powie, ja nie grzeszę, dann muss ich wie Apostel Johannes antworten, dass er betrügt sich selbst. To muszę odpowiedzieć tak, jak to odpowiedział apostoł Jan. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, to samego z siebie zgodzimy i oszukujemy samych siebie. Folge? Die Wahrheit ist nicht in uns. A następstwem jest to, że prawdy w nas nie ma. Ja, ihr Lieben, wir müssen auch lernen, auch zu dem Herrn kommen. Tak, umiłowani, musimy się i tego nauczyć, aby przychodzić do Pana. Und auch die Sünden, welche zwar vielleicht nicht so gewichtig sind, wie die, welche wir durch Paulus sind beschrieben, von Habsucht, Hurerei und so weiter,
aby również nauczyć się, żeby te grzechy, które potem popełnimy, które może nie są tak ciężkie, jak żeśmy popełnili w dawnym życiu, opisane przez apostoła Pawła, ujęte w całą taką listę, i kłamstwa, i cudzołóstwa, i wszelkie inne grzechy, abyśmy i te późniejsze grzechy Jemu wyznawali. Das ist die richtige Wandel. Tak, to wtedy będzie takie właściwe pielgrzymowanie za Nim. Und wir können natürlich auch in ihm bleiben, weil wir haben ständige Kontakt mit ihm. I naturalnie będziemy mogli w nim trwać, bo będziemy mieli ciągle albo stały z nim kontakt. Selbstverständlich, die ewige Errettung kommt hier nicht in Zweifel. Naturalnie, życie wieczne, wieczny ratunek w ogóle nie podlega dyskusji. Aber das ist wichtig, wie ich mich verhalte hier auf dieser Erde. Wie soll ich wandeln, um zur Ehre und Verherrlichung Gottes zu sein? Ale najważniejsze to jest to, jak ja będę tutaj na tej ziemi pielgrzymował, jak się będę zachowywał ku chwale i czci Bożej. Möge Herr uns helfen, dass wir auch auf diesem Gebiet ein Augenmerk werfen. Oby Pan nam dopomógł, aby również i w tym zakresie mieć szeroko otwarte oczy. Musimy to zrozumieć w naszych rozważaniach w tych wierszach od 4 do 9. Że ten błąd, przeciwko któremu apostoł Jan tutaj teraz występuje, he was countering the error of the Gnostics. Stand gegen the failure of the earlier diagnostiker. The Gnostics won. Że on występował przeciwko tym błędom gnostyków. The Gnostics thought that if one attained a level of spiritual life, the Gnostiker lehrten, dass wenn man eine Stufe des geistigen Lebens erreichte, agnostycy uczyli, że jeżeli się odpowiedni stopień życia duchowego już osiągnie, the actions which one did, such as lust and envy and stealing, did not matter. And the lust, the taten, die einer tat, die Lust und Neid und so weiter, das macht einem überhaupt nichts aus. Że wtedy nie będziemy już podlegali tej pożądliwości, aby czynić zło. The Apostle Paul wants to put the saints, assure them that this teaching is wrong. Der Apostel Johannes möchte den Heiligen es klar machen, dass diese Lehre falsch ist. Der Apostel Jan usiłował wyjaśnić to wierzącym, że taka nauka jest całkowicie błędna. As an aside, the Apostle Paul deals with the Gnostics, in the Colossians, because Paulus behandelt die Frage der Gnostiker in Colossae. Paweł zajmował się tymi sprawami gnostyków, pisząc list do Kolosa. Ale das wurde gesagt als Nebensache. Ale to tylko jako taką poboczną rzecz teraz przypominam. In verse 4, w czwartym wierszu, John is not dealing with the matter of committing individual acts of sin. Behandelt Johannes nicht die Sache, dass man einzelne Sünden tut, begeht. To Jan tutaj nie mówi o tym, że ktoś popełnia poszczególne grzechy. He deals with individual acts of sin in chapter 1, verse 9 to chapter 2, verse 2. Er betrachtet einzelne Taten der Sünde
in Kapitel 1, vers 9, bis 2, vers 2. Jeżeli chodzi o popełnianie tych pojedynczych czynów i grzechów, to zajmuje się tą sprawą apostoł Jan od 9 wiersza 1 rozdziału do 2 wiersza 2 rozdziału. He, in verse 4, he says he is dealing with the one whose practice, whose manner of life, their whole life is set on the principle of sin. In verse 4, in unserem Kapitel, behandelt den, dessen Praxis, dessen ganzes Lebenswesen die Sünde ist. Tutaj w czwartym wierszu naszego trzeciego rozdziału apostoł Jan zajmuje się takimi osobami, którzy za istotę swojego życia uczynili grzech i cały czas w nim żyją. In the Lord Jesus, sin is not. Im Herrn Jesu ist die Sünde nicht. Panu Jezusie nie było grzechu. The believer in verse 6 who abides in him. The gläubige in verse 6 and there in him light. A wierzący opisany w wierszu 6, który trwa w nim, has eternal life. Hat das ewige Leben. On posiada życie wieczne. This eternal life has no sin in it. Dies ewige Leben hat keine Sünde in sich. A życie wieczne samo w sobie nie posiada grzechu. Therefore, the believer does not do sin. Deswegen tut der Gläubige nicht sündigen. His new nature sins not. Seine neue Natur sündigt nicht. Dlatego też i nowa natura wierzącego nie grzeszy. It is the old nature which commits acts of sin. Es ist die alte Natur, die Taten der Sünde begeht. Tak, to ta stara natura, ona popełnia te czyny grzeszne. But we are still responsible for these acts of sin. Aber wir sind doch noch verantwortlich für diese Taten der Sünde. Ale nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za te czyny grzeszne. If we are caught speeding, wenn wir zu schnell fahren und in Haft genommen werden, jeżeli jeździmy za szybko i zostaniemy zatrzymani, it is no good saying to the magistrate, hilft es uns nicht, dem Richter zu sagen, to nic nam nie pomoże powiedzieć temu policjantowi. It was not me who was speeding, it was my own nature. Es war nicht ich, der zu schnell fuhr, es war meine alte Natur. To nie ja jechałem za szybko, to jechała moja stara natura za szybko. You are therefore responsible. Du bist deswegen verantwortlich. Ty właśnie jesteś odpowiedzialny za to. And John approaches this problem. Und Johannes kommt an dieses Problem. I właśnie Jan dotyka się tego problemu. In a different way from Paul. Auf eine andere Weise als wie Paulus. Trochę inny sposób niż apostoł Paweł. The apostle Paul speaks of the old man and the new man. The apostle Paweł spricht von dem alten Mensch und dem neuen Mensch. Apostoł Paweł mówi o starym i o nowym człowieku. The apostle John speaks of the new life which we possess in Christ. The apostle Johannes spricht von dem neuen Leben, das wir in Christo besitzen. A apostoł Jan mówi o tym nowym życiu, które posiadamy w Chrystusie. It is occupation with Christ. Es ist die Beschäftigung mit Christi. To jest właśnie zajmowanie się Chrystusem, which enables us, die uns befähigt, i które nas uzdalnia do tego, to sin not. Nicht zu sündigen. Aby nie grzeszyć. We exist
in the sphere of eternal life. Wir existieren in dem Bereich des ewigen Lebens. I my teraz żyjemy, egzystujemy w zakresie życia wiecznego. This eternal life is an exotic life. This ewige Leben ist ein Leben, das exotisch ist, das nicht aus, aus dieser Welt ist. Życie wieczne to jest coś tak egzotycznego, że można powiedzieć, że nie pochodzi z tej ziemi. It is a life out of this world. Es ist ein Leben außerhalb dieser Welt. Jest to życie spoza tego świata. And God has given us the atmosphere in which to exist in this life. Und Gott hat uns die Atmosphäre gegeben, in der wir in diesem Leben existieren können. Ale Bóg nam podarował odpowiednią atmosferę, abyśmy mogli w tym nowym życiu tutaj egzystować na ziemi. To live in this life and exist for Him and glorify Him. In diesem Leben zu leben, zu existieren und ihn zu verherrlichen. Aby tu w tym nowym życiu egzystować na ziemi i przynieść chwałę Bogu. Es ist Gutes gesagt worden über die Verse 4 bis 6. Dobrze już było powiedziane na temat tych wierszów od 4 do 6. Ich möchte versuchen, sie der Reihe nach zu erklären. Ja postaram się jeszcze teraz po kolei je wyjaśnić. Jeder, der die Sünde tut, bedeutet, każdy, który czyni grzech, to oznacza, ein Mensch, der die Sünde zum Lebensprinzip hat. To znaczy człowiek, który uczynił grzech jako zasadę swojego życia. Diese tut auch die Gesetzlosigkeit. Ten również i postępuje, czyniąc czyny bezprawne. Das bedeutet, er nimmt sich selbst zum Maßstab aller Dinge. I można powiedzieć, on sam sobie daje wymiar dla wszystkich rzeczy. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. A grzech jest właśnie czynieniem bezprawia. Wenn ein Mensch sich selbst zum Maßstab aller Dinge nimmt, jeżeli człowiek sam sobie robi wzorce wszystkich rzeczy und seinen Eigenwillen tut, i w ten sposób wykonuje swoją własną wolę, das ist ein Leben der Sünde. To jest wtedy życie grzechu. In Vers 5 wird klar gemacht, dass das Gott niemals wohlgefällig sein kann. W wierszu 5 jest całkowicie jasno pokazane, że Bóg nigdy nie może to nazwać dobrym. Dass so ein Mensch niemals Gott angehören kann. I taki człowiek nigdy nie może należeć do Boga. Denn der Herr Jesus ist hier offenbart worden, gdyż Pan Jezus po to się objawił, um Sünden wegzunehmen. Aby usunąć grzech. Es geht hier nicht so sehr um unsere Sünden. Nie tyle tu chodzi o nasze grzechy. Und ihr in Polen habt eine bessere Übersetzung als in der Schweiz in diesem Punkt. In Deutsch, pardon. Entschuldigung, für die Deutsche. A myślę, że wy w Polsce macie tutaj lepsze tłumaczenie niż Biblia niemiecka. Bei euch steht, er ist geoffenbart worden, auch dass er Sünden wegnimmt. U was jest napisane, że on się objawił, aby zgładzić grzechy. Das macht besser klar, was gemeint ist. I to o wiele lepiej wyjaśnia, o co tutaj chodzi. Deswegen ist der Herr Jesus vor 2000 Jahren gekommen. Dlatego właśnie Pan Jezus przed prawie 2000 lat przyszedł. Das war sein Zweck. To był cel jego. Sünden wegzunehmen. Aby grzechy zgładzić. Darum kann Sünde nie von Gott, ein Leben der Sünde nie von Gott angenommen werden. I dlatego życie w grzechu nigdy nie może być uznane za dobre przed Bogiem. Und zweitens sagt er, als zweites Argument, Sünde ist nicht in ihm. I jako drugi argument to to, a grzechu w nim nie ma. Im Herrn Jesus hier auf Erden, tu na ziemi w Panu Jezusie. Im Herrn Jesus grundsätzlich, z samej zasady ogólnie mówiąc w Panu Jezusie też, ist keine Sünde, nie ma grzechu. Darum, wer Sünde zum Lebensgrundsatz hat, gehört Gott nicht an.
I dlatego człowiek, który uczynił zasadą swojego życia grzech, nigdy nie może należeć do Boga. Jeder, der in ihm bleibt, a każdy, który z nim trwa, das bedeutet grundsätzliche Gemeinschaft. To oznacza, że on uczynił tą społeczność jako zasadę swoją. Das heißt, er gehört Gott an. I to oznacza, że on należy do Boga. Das heißt, er hat Leben aus Gott. To oznacza, że on posiada życie z Boga. Er hat niemals Sünde zum Lebensprinzip. I on nigdy nie uczynił grzech jako zasadę swojego życia. Er sündigt nicht. On nie grzeszy. Ich wiederhole, was gesagt worden ist. Ja jeszcze raz powtórzę to, co było powiedziane. Denn es ist nicht sehr wichtig, dass es hier nicht um einzelne Sündentaten geht. Tak, bo to jest bardzo ważne, że w tym wierszu nie chodzi o poszczególne czyny grzechu czy grzeszne. Wir wissen, dass wir Gott angehören, dass wir noch sündigen können. Tak, przecież my wiemy, że należymy do Boga i że jeszcze możemy zgrzeszyć. A wenn wir ihm angehören, haben wir niemals Sünde zum Lebensprinzip. Ale jeżeli do Niego należymy, to nigdy nie uczynimy grzech jako zasadą naszego życia. Jeder, der sündigt, każdy, który grzeszy, ten also Sünde zum Lebensprinzip hat. Taki człowiek, który uczynił grzech jako zasadę życia jego, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Nigdy go nie widział, ani go nie poznał. Das heißt, er gehört Gott nicht an. I to oznacza, że on nie należy do Boga. Der Apostel Johannes spricht in diesen Versen abstrakt. Abstrakt. I apostoł Jan mówi w tych wierszach abstrakcyjnie. Und wenn wir das nicht erfassen, jeżeli tego nie pojmiemy, dann verstehen wir nicht, was er hier uns zu sagen hat. To nie zrozumiemy tego, co on chce nam przez to powiedzieć. Ja bym ja gesagt, my żeśmy już powiedzieli, że die ersten drei Verse dieses dritten Kapitels, że pierwsze trzy wiersze trzeciego rozdziału, ein Einschub sind. Są wkrąceniem do tematu. Denn der Vers 4 dieses Kapitels, gdyż w wierszu czwartym tego rozdziału, ist der ganze Gegensatz zu dem Vers 29 des zweiten Kapitels. Znajdujemy rzecz przeciwstawną do 29 wiersza drugiego rozdziału. Dort war von denen die Rede, die die Gerechtigkeit. Tak, w tym wierszu 29 była mowa o tych, którzy są sprawiedliwymi. Jeder, der die Gerechtigkeit. Każdy, który jest sprawiedliwy. Und in Vers 4 heißt es, jeder, der die Sünde tut. A w wierszu czwartym jest napisane, każdy, kto popełnia grzech. Dieses Wörtchen jeder, i to słówko każdy, kommt in den folgenden Versen häufiger vor. W następnych wierszach dość często się pojawia. Zum Beispiel in Vers 6. Na przykład w wierszu szóstym. Jeder, der in ihm bleibt. Każdy, kto w nim trwa. Und im zweiten Teil, jeder, der sündigt. I w drugiej części tego wiersza, każdy, kto grzeszy. Immer deutlicher werden zwei Gruppen. I coraz to dobitniej widzimy dwie grupy. Entweder gehört man zu der einen Gruppe. Albo należymy do jednej z tych grup. Oder man gehört zu der anderen Gruppe. Albo należymy do drugiej z tych grup. Auf den Punkt wird das in Vers 10 gebracht. I punktem rozdzielczym będzie wiersz 10. Dort lesen wir. Tam czytamy. Hierin sind offenbar die Kinder Gottes. Pod tym poznaje się dzieci Boże. Und die Kinder des Teufels. I dzieci diabelskie. Man kann entweder nur ein Kind, man ist entweder ein Kind Gottes. A więc z tego widzimy, że ktoś jest albo dzieckiem Bożym, oder man ist ein Kind des Teufels, albo jest dzieckiem diabelskim. Jeder Mensch gehört entweder zu dem einen Gruppe, der einen Gruppe, oder zu der anderen. Każdy człowiek na tej ziemi należy albo do jednej, albo do drugiej grupy ludzi. Und jeder, der die Sünde zum Lebensprinzip hat. A każdy człowiek, który uczynił zasadą swojego życia grzech, ist ein Kind des Teufels. Jest dzieckiem diabelskim. Und wenn der Apostel Johannes in Vers 4 die Schrecklichkeit der Sünde aufzeigt, i jeżeli w czwartym wierszu apostoł Jan pokazuje nam
całą przerażającą rzecz następstw grzechu, dass sie das Handeln des Menschen in Unabhängigkeit und Eigenwille ist, że postępowanie ludzi we własnej woli do tego prowadzi, eines Menschen, der von Gott geschaffen ist, człowieka, który przecież jest stworzony przez Boga, der eigentlich seinem Schöpfer zum Gehorsam verpflichtet ist, człowieka, który w zasadzie jest zobowiązany do posłuszeństwa w stosunku do swojego Stwórcy, dann ist es so beglückend, dass sein Vers 5 Gott auf seinen Sohn blickt. Tak, to jakże to jest teraz uszczęśliwiające, że w piątym wierszu Bóg zaczyna spoglądać na swojego Syna. Wenn Gott auf diese Erde sah, wenn Gott auf diese Erde sah, gdy Bóg spoglądał na tę ziemię, fand er nicht einen, der nach Gott suchte. Nie znalazł ani jednego, który by szukał Boga. Das lesen wir im Alten Testament. O tym czytamy w Starym Testamencie. Nicht einen, der gut ist. I ani jednego, który by czynił dobrze. Auch nicht ein. Ani jednego. Und dann kam er. I wtedy przyszedł on, Pan Jezus. Dann ist er geoffenbart worden. On się objawił. Um dieses Prinzip, was Gott so entgegen ist. Aby tą zasadę, która jest tak przeciwna Bogu. Was Gott so verhasst. I która jest tak znienawidzona przez Boga. Um diese Sünden wegzunehmen. Aby ten grzech zgładzić. Noch einmal, es geht hier nicht darum, dass wir nun diesen glücklichen Zuspruch bekommen, dass der Herr Jesus unsere Sünden getragen hat. Es geht nicht darum, dass jetzt hier unsere Sünden vergeben sind. Tutaj nie chodzi o to, że nasze grzechy są nam odpuszczone. Sondern, dass sie von dem Angesicht Gottes weggetragen sind. Ale chodzi o to, że one zostały usunięte sprzed oblicza Bożego. Das, was ihn so beleidigt. Te grzechy, które go tak obrażały. Człowiek rodzi się z nieprawości. Aber der Jesus ist offenbar. Ale Pan Jezus się objawił. On dass es notwendig ist, uns zu zeigen und zu sagen, dass der Jesus ohne Sünde ist. Jest rzeczą bardzo konieczną, aby nam powiedzieć, pokazać nam, że Pan Jezus jest bez grzechu. Das haben der Apostel Paulus und auch Petrus und Johannes klar gesagt. To właśnie apostoł Paweł, Piotr i Jan wysilali się, aby nam to jasno pokazać. I można by przytoczyć wiele znanych miejsc. I chciałbym je pokrótce wspomnieć dla tych, którzy nie znają tych miejsc. Apostel Paulus hat im 2. Korinther 5, Vers 21 geschrieben. Apostel Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5. rozdziale, w 21. wierszu napisał, dass Christus der Sünde nicht gekannt hat. Że Chrystus nie znał grzechu. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 21 oder 22. A Piotr pisze w 1. liście, w 1. rozdziale, w 22. wierszu, dass er kein Sünde getan hat. Że on nie uczynił żadnego grzechu. Er hat unsere Sünden getragen. A on niósł nasze grzechy. Auf das Kreuz. Tam niósł na krzyżu. Wir haben gelesen, dass er die Sünde, wegnimmt. I o nim żeśmy czytali, że on ten grzech usunął. Und hier haben wir dann diese Stelle, die dritte Stelle, dass in ihm kein Sünde ist. A tutaj mamy trzecie miejsce mówiące, że w nim nie ma grzechu. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. I to jest bardzo ważne, aby to rozumieć. Dass der Jesus, wenn er nicht sündigen, dann bitte sagt, er hat nicht gesündigt, aber er konnte sündigen.
Na przykład jest mówione, że Pan Jezus nie zgrzeszył, a jest do tego dodawane, że On mógł zgrzeszyć. Są wtedy te wyzuchy, w tej sprawie, padnie tak, bo inaczej by przecież te kuszenie 40-dniowe na pustyni nie miałoby dla niego żadnego sensu. Ale naprawdę to jest bardzo poważna rzecz, jeżeli będziemy tak mówić. Bo Pan Jezus jest tym świętym i czystym danym od Boga. I nie miał nic do czynienia z grzechem. I On w swojej nieskończonej łasce nasze grzechy był za krzyżu. I jakże powinniśmy za to uwielbiać naszego Pana Jezusa, że On właśnie z tego powodu musiał tak cierpieć. Gdybyśmy mogli teraz chociaż chwilkę to porozważać, jak On musiał cierpieć z powodu tego, co my żeśmy uczynili. Czy nie chcielibyśmy z tego powodu Pana Jezusa wielbiać? I czy to nie powinno być przedmiotem naszej modlitwy, aby ten krótki czas, jaki jeszcze tutaj będziemy szli po tej ziemi, abyśmy szli, będąc podobni do Niego. Aby Ojciec mógł się cieszyć, widząc nas na tej ziemi. Że my nie grzeszymy. Nawet i zajmując się tą myślą, że my nasze ręce zanieczyszczamy i w ten sposób powiększamy cierpienia naszego Pana. Jeżeli grzeszymy, ale tutaj czytaliśmy, że ten, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Ale nie na pewno jest to nam w wierszu 9 jeszcze raz dwukrotnie powiedziane. W wierszu 9, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Chciałbym jeszcze dodać krótką myśl. Wir haben uns über den grundsätzlichen Gegensatz von Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit unterhalten. Teraz żeśmy się zajmowali pokrótce tymi zasadami sprawiedliwości i bezprawia. Und auch, dass nur in dem Herrn Jesus als Mensch hier auf dieser Erde dieser göttliche Grundsatz der Gerechtigkeit gefunden wurde. I wiemy, że tylko jedynie w Panu Jezusie, tym jedynym człowieku tutaj na tej ziemi, była ta Boża zasada das nur in dem Herrn Jesus, dieser göttliche Grundsatz wahrer Gerechtigkeit gefunden wurde. Ta Boża zasada prawdziwej sprawiedliwości była tylko w nim znaleziona. Ich möchte dazu einen Vers lesen. Do tego chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz. Aus Psalm 45. Z 45. Psalmu. Vers 7. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Wiersz 8. 45. Psalm, wiersz 8. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia.
wir ein Augenmerk auf die zweite Hälfte von Vers 6 werfen. Kto grzeszy, nie widział go, ani mu nie poznał. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Słyszeliśmy, że człowiek, który nie jest narodzony z Boga, haben gehört, dass der Mensch, welcher nicht aus Gott geboren ist, ma w naturze, aby grzeszyć. Besitzt in seiner Natur zu sündigen. Słowo Boże nie daje nam co do tego złudzeń. Gottes Wort gibt uns keine Illusionen, wenn wir diese Sachen. I tutaj czytamy, że ten, kto grzeszy, nie widział go ani nie poznał. Und hier lesen wir, dass der sündigt, hat ihn weder gesehen noch kennengelernt. Jeśli to odwrócimy, wenn wir das umdrehen, to wniosek stąd mamy taki, da haben wir einen Beschluss davon, że nie grzeszymy dlatego, dass wir nicht sündigen darum, że go możemy oglądać, weil wir ihn können sehen, i mamy poznanie jego osoby. Und erkennung seiner Person besitzen. Jakbyśmy nawiązali do Starego Testamentu, wenn wir in Verbindung mit Alten Testament, to wszędzie tam, gdzie jest opisane, że ktoś widział Pana, und dort, wo die Stelle geben uns, dass jemand hat den Herrn gesehen, to natychmiast, zaraz napisane jest, że przypomniało mu się, że jest człowiekiem grzesznym. Und sofort steht geschrieben, ich erinnere mich, dass ich ein Sündiger bin. Takim miejscem jest szósty rozdział Księgi Proroka Izajasza. Wenn wir Jesaja 6 nennen, als Beispiel, da finden wir. Tam jest napisane, że najpierw prorok widział Pana na świętym i wysokim miejscu. Am Anfang sehen wir, dass der Prophet hat Herrn sitzen sehen auf hohen und erhabenen Thronen. Ujrzał jego świętość. Er hat seine Heiligkeit gesehen. I wtedy właśnie przypomniało mu się, że jest grzesznym człowiekiem. Und dann sofort kommt ihm in seiner Erinnerung, dass ein sündiger Mensch ist. Zaczął grzech poznawać. Und hat Sünde bekannt. Bóg działa dzisiaj w podobny sposób. Und Gott wirkt auch in ähnlicher Weise heute. W nieskończonej łasce, in unendlicher Gnade, w Jezusie Chrystusie, in Jezusem Chrystum, pokazał swoją świętość, hatte seine Heiligkeit geoffenbart, swoją sprawiedliwość, seine Gerechtigkeit, swoją wielką, nieskończoną miłość, seine hohe und größere, unendliche Liebe. I jeśli człowiek zacznie go w ten sposób oglądać w tej łasce, und wenn Mensch wird auf solche Weise ihn anschauen, to wtedy jest możliwe, że zacznie go też i poznawać bliżej. I to zawsze coś nie prowadzi do uświęcenia. Und dann kommt das bringt immer zur Heiligung. Jakbyśmy rozwiązali drugi z Piotra, pierwszy rozdział, wenn wir nehmen 2. Petrus, Kapitel 1, to tam też mamy podobne rzeczy napisane. Da haben wir auch ähnliche Dinge geschrieben, że mamy darowaną boską naturę. Dass uns ist diese göttliche Natur geschenkt worden. Ale też musimy dołożyć się do tego, aber wir müssen auch dazu etwas beitragen, aby zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które tam są wymienione. Um auf manche Dinge Aufmerksamkeit zu werfen, welche hier stehen beschrieben. I tam jest jeden wiersz taki. Und dort haben wir ein Vers. 9. Vers 9. Kto zaś ich nie ma,
Ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Denn bei welchen diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. Mamy napisane też w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków. Und in Hebräer 12 haben wir auch, steht auch geschrieben, żebyśmy dążyli do pokoju i do uświęcenia. Dass wir zum Frieden und Heilung uns bemühen. Bo nie, bez tego nikt nie ujrzy Pana. Ohne diese Dinge kann man den Herrn nicht sehen. Czyli jeśli my będziemy się przeglądać osobie naszego Pana, tak jak tutaj w tym rozważanym słowie ciągle Jego osoba jest nam przedstawiana. Wenn der Herr so ansehen, wie in diesem Briefe uns diese Person dargestellt wird, to będziemy coraz więcej przemienieni w Jego obraz. Dann werden wir uns immer vermehrt in sein Bild verwandeln. I ta natura nowa w nas się umacnia. Und diese neue Natur wird in uns bekräftigt. I rośniemy w tym nowym człowieku. Und dann wachsen wir in den neuen Menschen. I w ten sposób unikamy też i skażenia. Und dadurch meiden wir auch Verunreinigung. Jesteśmy w posiadaniu. Wir sind im Besitz. Szczególnej wiadomości. Besonderer Nachricht. Syn Boży się objawił. Der Gottessohn ist geoffenbart. Słuchajcie, Boże. Hat der Sünder vernichtet. Coś się szczególnego stało. Etwas Besonderes geschah. Te niszczące koło mocy grzechu, diese niederwälzende Kreis der Sünde, które miażdżyło wszystkich i tych, którzy się chcieli wyzwolić, nie potrafili, hat alle abgemessen, auch die, welche wollten sich frei machen, zostało zatrzymane z woli Boga, war aus Gottes Willen aufgehalten. Bóg zniszczył moc grzechu. Gott hatte Macht der Sünde vernichtet. Objawiając Synu swoim serce i duszę. In seinem Sohne sein Vaterherz und Wunsch offenbar. Ci, którzy czynią grzech, die, welche Sünde tun, nie mogą go nie czynić. Die können ihn nicht. Gdyż ta wywyższająca moc, weil diese übergreifende Macht panującego nad nimi, herrschend über sie, zniewala ich i muszą go czynić. Zwingen sie und sie müssen das tun. Ale stał się szczególny dzień, aber es kam besonderer Tag, gdy ta cała machina zła, nieprzystojności, die ganze Maschinerie, diese Unvernunft und Unanständigkeit, bezprawia, Gesetzlosigkeit, została zatrzymana, war aufgehalten. Słowo Boże nam mówi, und Gottes Wort sagt uns, grzech zbadany. Die Sünde ist weggetan. 29 wiersz mówił o czyniących sprawiedliwość. Vers 29 erwähnt an die, welche gerecht. Myśmy się gerechtigkeit dowiedzieli, że są czyniący grzech. Aber hier wissen wir über die, welche Sünde tun. Ci czyniący grzech są zniewoleni. Dass diese Täter sind versklavt. Ale czyniący sprawiedliwość mają potrzebną moc ku temu. Aber die, welche Gerechtigkeit nachjagen, die brauchen besondere Macht. By zostać włączeni, to trzeba ruszyć z miejsca. Einzuschließen sein, das, was Gott in seiner Macht in Bewegung gebracht hat. Bóg ruszył koło możliwość przejęcia sprawiedliwości w tych. Gott hat den Rat, diese Möglichkeit, wie die, welche Gerechtigkeit tun, co są z Niego narodzeni. Welche von ihm geboren sind, hat diesen Rat in Bewegung. Tą niezdolność człowiek zostawił. Diese Unfähigkeit, das Menschen. Tych grzech jego został osądzony. Und Sünde ist verurteilt worden. I teraz znalazł się w punkcie, gdzie jest czysty.
Und jetzt hat dieser Mensch sich auf diesem Standpunkt befunden, wo er heim ist. Tamte czynienie nas zmuszało, bośmy byli w tym rytmie tego przymuszającej mocy grzechu. Damanische tun oder Tätigkeit hat uns gezwungen, in dieser Sünde so verharren. Tu Bóg pragnie. Und wir, Gott will, odpowiada nam und sagt uns oder vorsagt uns, że wy już jesteście zdolni i ja nam coś dałem. Ihr seid schon fähig, ich hab euch was geschenkt. Co zrobiło was z początek? Was euch am Anfang getan miłość. Hier meine ich diese Liebe. Boska natura. Göttliche Natur. To jest to potrzebne do życia i pobożności. Das ist notwendig für Frömmigkeit und geistlichen Werden. Byśmy się stali przyjacielami. Dass wir Täter sprawiedliwości. Der Gerechtigkeit werden. Mam na myśli dwa takie miejsca. Ich hab jetzt zwei Stellen. So dwa bardzo różne może mieć. Zwei verschiedene Stellen. Jedna jest Ewangeliana. Erste Stelle in den Wegen Evangelianes, wo lesen wir. My się zebrali faryzeusze, żeby oskarżyć tą niewiastę. Wo lesen wir, dass die Pharisäer waren versammelt, um dieses Weib zu verklagen. I Pan Jezus rozglądając się po ich sercach i wnętrzach już. Und Herr Jesus hat auf ihre Herzen hinausgeschaut. Widzi, że nie ma tam żadnego, kto by nie czynił grzech. Und sieht, dass es keiner, welche Gerechtigkeit tut. Moc Szatana panowała nad wszystkimi i nie było tam takiego. Und Macht des Satan herrschte über alle. Und war keiner, welche Gerechtigkeit. Który miał obejrzenie w tą duszę, czyli außerdem, denn unserem Herrn, welcher hat diese Macht, auf die Seele zu schauen. Nie było człowieka bez grzechu. Kein Mensch ohne Sünde. Ale Pan Jezus mówi tej kobiecie, idź i więcej nie grzesz. Aber der Herr Jesus sagt dieser Frau, geh hin und sündige nicht mehr. To jest jedne miejsce. Das drugie miejsce mamy Ewangelium Łukasza. In Ewangelium nach Lukas, gdzie jest mowa o tej niewieście, która nie ma ducha niemocy. Hier geht die Stelle über die Frau, welche hatte Geist, den unreinen Geist. I nie była skurczona i nie mogła patrzeć w górę. Sie war verkrümmert und konnte nicht nach oben schauen. Ona nie mogła Pana Jezusa zobaczyć. Sie konnte den Herrn Jesus nicht sehen. Kto go nie widzi? Weil er nicht sehen hat. Kennt ihn nicht. Ona nie mogła wejrzeć tam w górę, bo ta moc ciemności ją przyciskała do ziemi i ona patrzyła na ziemię. Sie kannte auf ihm nicht schauen, weil diese Macht hat sie niedergedrückt und sie konnte nicht ihren Kopf hochheben. Ale Pan Jezus mówi, aber do niej, niewiasto, uwolnionaś od niemocy twojej. Aber der Herr sagt zu ihr, weib, du bist befreit von deiner Ohnmacht. I nagle rodzi się coś, und plötzlich gebiert etwas, co odchodząc od niego, was, od naszego Pana, was von ihm weggeht, von unserem Herrn, jest chwalcą Boga. Jest anbieter Gottes. Ona zobaczyła Pana Jezusa. Sie hat den Herrn gesehen. Moc zniszczona. Die Macht ist zerstört. My stajemy w tym miejscu, że nie musimy grzeszyć. Wir stehen auf diesem Standpunkt, dass wir brauchen nicht sündigen. My nie musimy grzeszyć. Wir müssen nicht sündigen. I to jest to szczególne, co my wiemy. Und das ist besonderes, was wir darüber hinaus wissen. Ale ta stara nasza natura przecież jest tutaj na ziemi. Aber die alte Natur doch ist mit dieser Erde verbunden. Potrzebna Boża moc ku temu jest z nieba schodzi do nas. Und diese notwendige Macht kommt immer von oben. Byśmy nie przeszyli. Dass wir nicht mehr sündigen. Jak objawia się wobec tego życie wierzącego, by w tej czystości chodzić? Wie offenbart sich das Leben eines gläubigen Menschen, um in der Gerechtigkeit zu leben? Tamta odeszła i Pan Jezus powiedział, nie grzesz więcej. Sie war nicht gegangen und der Herr hat ihr gesagt, sündige nicht. A tu wiemy, że ona jest uwolniona od mocy. Und hier in diesem Fall sehen wir, dass sie ist befreit von dieser Macht. My to posiadamy. Wir besitzen das. Wolni od mocy grzechu. Frei von Macht der Sünde. Pan Jezus zwyciężył tą moc w tych trzech godzinach ciemności. Herr Jezus, diese Macht der Finsternis hat in diesen drei Stunden besiegt. Wszelkie książęta tej mocy ciemności. Vor ihm standen alle
Fürsten immer der to wszystko, co było nie do zwyciężenia przez człowieka. Das alles, was der Mensch konnte nicht bekämpfen, i teraz słyszymy, jesteś wolny od tej niewoli. Jetzt hörst du, du bist frei von deiner Ohnmacht. A Słowo Boże nam podpowiada, masz moc i potrzebne wszystkim do tego. Und Gottes Wort sagt uns, du hast diese Macht. Welchen co dowiaduje się w następnych wierszach, jak już było wspomniane. Und das erfahren wir in folgenden Versen, das war schon hier erwähnt worden. Że my już potrafimy widzieć naszego Pana Jezusa. Dass wir können schon richtig unseren Herrn anschauen. Dem Apostel Johannes lag das Wohl der Kinder, wie er sie jetzt in Vers 7 wieder nennt, sehr am Herzen. Apostołowi Janowi bardzo zależało i to było jego pragnieniem z jego serca, tak jak tutaj jest w 7 wierszu wspomniane, aby tym dzieciom dobrze się powodziło. Ehe er den Gedankengang fortsetzt, i zanim dalej pociągnie tą myśl, schaltet er jetzt diese Warnung ein, Kinder, dass niemand euch verführe. To on wtrąca znowu tutaj tą myśl ostrzegającą, dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Er hat es schon im Kindlein betreffs derer geschrieben, die sie verführten. I on już napisał do dziateczek i ostrzegał ich przez tych, którzy mogą ich zwieść. Das waren einmal die Vorläufer des Antichristen. Po pierwsze, to byli ci poprzednicy Antychrysta, die den Vater und den Sohn leugneten, to znaczy tacy, którzy zapierali i ojca, i syna, und damit die Grundwahrheiten des Christentums, a przez to też zapierali te podstawowe prawdy chrześcijaństwa. Aber es waren auch Juden, die leugneten, dass Jesus der Christus sei. Ale również też i to byli Żydzi, którzy zapierali tego, że Jezus jest Chrystusem. Hier geht es um die Verführungskünste der Gnostiker. A tutaj chodzi o ten cały kunszt zwodniczych gnostyków. Wir haben schon durch Bruder Smart gehört. My żeśmy już tutaj usłyszeli przez naszego brata Smarta, dass sie lehrten, że oni uczyli, wenn jemand eine bestimmte geistliche Reifestufe erreicht habe, że jeżeli ktoś osiągnie odpowiedni stopień rozwoju duchowego, dann mache es nichts mehr, wenn er sündige. To już nie będzie to miało dla niego żadnego znaczenia, gdy on zgrzeszy. Und sicher war auch ihr Gedanke, i z całą pewnością ich myśli były takie, nun wenn Christus Sünden weggenommen hat, jeżeli teraz Chrystus grzech usunął, wozu dann noch Buße? To teraz w zasadzie po co jeszcze ma być pokuta? Oder auch Selbstgericht. Albo samo siebie osądzanie. Oder auch Selbstreinigung. Albo samo oczyszczanie. Solche Gedanken sind natürlich ein Todesstoß für ein Gott wohlgefälliges Leben seiner Kinder. Takie myśli są naprawdę myślami, które mogą zaważyć na życiu dziecka Bożego, które chce żyć pobożnie. Erlaub mir einige Gedanken anzuschließen. Pozwólcie, że wtrącę jeszcze kilka innych myśli, die auch Verführung betreffen. Myśli dotyczących zwodzenia. Auch Verführung, wie sie noch und besonders in unseren Tagen sich zeigt. Zwodzenie, które jeszcze dalej, aż do obecnych czasów i w tych dniach jeszcze się objawia. Menschen können mit eitlen Worten verführen. Ludzie mogą być zwodzeni prostymi słowami, zbytecznymi. Marnymi słowami. Sie können mit süßen Worten verführen. Mogą być zwodzeni też i słodkimi słowami. Und sie können mit überredenden Worten verführen.
i mogą być zwodzeni słowami, które ich przekonują. Es besteht nicht unbedingt ein direkter Zusammenhang. Nie musi być koniecznie jakiś bezpośredni związek zwischen unserer Stelle, pomiędzy naszym miejscem, und den Stellen, die von solchen Verführungen reden. I pomiędzy miejscami, które o takim zwodzeniu akurat mówią. Ich darf vielleicht doch einmal kurz erwähnen, ein gewisser Anklang an das, was die Gnostiker lehrten, scheint mir in Epheser 5. Ale pomimo tego chciałbym je jeszcze przeczytać, bo pewien związek pomiędzy tym, co uczyli gnostycy, istnieje, jeżeli przeczytamy Efezów 5. Der Apostel schreibt in Vers 5. Apostoł pisze w Efezjan 5 rozdział, 5 wierszu. Denn dieses Wissen und erkennet ihr, gdyż 5 rozdział, 5 wiersz. Dass kein Hure oder Unreiner oder Habsüchtiger, welcher ein Götzendiener ist, gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, ein Erbteil hat in dem Reiche Christi, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. I Bożym. Nach der Lehre der Gnostiker, i według nauki gnostyków, wäre das nicht so gewesen. Tak by się nie stało. Ale hier muss der Apostel auch sagen, niemand verführe euch mit eigenen Worten. Ale tutaj apostoł właśnie pisze, niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Die Verführung durch süße Worte, a teraz zwodzenie przez słodkie słowa, haben wir in Römer 16. Znajdujemy w Rzymian 16 rozdziale. Da waren solche, die Zwiespalt und Ärgernis anrichteten, Vers 17. Byli też i tacy, którzy wzniecali spory i zgorszenia. Und das war auch entgegen der Lehre, die sie gelernt hatten. Wbrew nauce, którą przyjście. Es wird eindeutig gesagt in Vers 18, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus. I w 18 jest dobitnie powiedziane, tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi. Am Ende des Verses durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. A przy końcu 18 wiersza, a przez piękne, czyli te słodkie, a pochlebne słowa zwodzą serca postaczków. Und das ist ein besonders aktueller Aspekt von Verführung in unserer Zeit. I tak, to jest właśnie najbardziej aktualny sposób zwodzenia w obecnych czasach. Und dann finden wir auch die Verführung durch überredende Worte im Brief an die Kolosser. Również mamy opisane zwodzenie słowami, które przekonują nas. Opisane jest to w liście do Kolosa. Wenn ich gut zugehört habe, spielt der Apostel in diesem Brief auch die Lehre der Gnostiker an. I jeżeli dobrze to słuchałem, to również i apostoł Paweł odnosi się w tym liście do tej nauki gnostyków. Da schreibt er hier in Vers 4, Kapitel 2, Vers 4, w drugim rozdziale, w czwartym wierszu. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Nach dem Erfuhrung geheimnis Gottes geschrieben hat er. I wcześniej opisane są wszelkie skarby mądrości i poznania Boża. Dies sage ich aber, auf dass niemand euch verführe durch überredende Worte. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Wenn von eigenen Worten die Rede war, geht es um den Inhalt der Worte. Jeżeli chodzi o próżne słowa, to mowa jest o zawartości tych słów. Wenn von süßen und überredenden Worten die Rede ist, ale jeżeli chodzi o te słodkie i o przekonujące słowa, dann geht das um das Mittel, durch das diese Worte verführen sollen. To chodzi o środki, za pomocą których te słowa miały zwodzić słuchaczy. Lassen auch wir uns zurufen, i tak dajmy sobie to powiedzieć,
Kinder, dass niemand euch verführe. Dziateczki, aby was nikt nie zwodził. Ich glaube, dieser Zuruf ist nie wichtiger gewesen als in unserem Kreis. Myślę, że nigdy wcześniej nie było to wezwanie ważniejsze dla słuchaczy, jak właśnie w obecnych czasach. W siódmym wersecie dowiadujemy się, że sprawiedliwość i postępowanie stoją razem. Im Vers 7 finden wir, dass die Gerechtigkeit und Werke tun ist gerecht. To oglądamy w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Da sehen wir das in Person des Jesus. On był sprawiedliwy. Er war gerecht. I wszystkie jego czyny były sprawiedliwe. Und alle seine Werke waren gerecht. Całe jego postępowanie tutaj na tej ziemi było nacechowane sprawiedliwością. Ganze seine Handlung hier auf Handlungsweise auf dieser Erde war gerecht gekennzeichnet. Fałszywi nauczyciele chcieli te dwie rzeczy oddzielić od siebie. Die falschen Lehrer wollten die zwei Dinge trennen. Z jednej strony stanowisko sprawiedliwości, von einer Seite Stellung der Gerechtigkeit, a z drugiej strony postępowanie. Und auf zweiter Seite Werke handeln. Wszystkie czyny muszą być zgodne z tym, co jest w naszym sercu i na naszych ustach. Das alles muss übereinstimmen, was auf unserem Leben und Herzen ist. Tak samo jak sprawiedliwość i postępowanie na Jezusa na tej ziemi nie mogą być oddzielone, genauso Gerechtigkeit und Wandel des Herrn Jesus auf dieser Erde kann man nicht trennen. Tak podobnie i w naszym życiu musi być. Das muss endlich in unserem Leben aussehen. W 8 wersecie na początku jest napisane, kto popełnia, kto czyni grzech. In Vers 8 steht, wer die Sünde tut. Myśmy już w 5 wersecie na temat grzechów i grzechu mówili. Ja schon in Vers 5 über Sünde und Sündigung schon darüber gesprochen habe. Chciałbym jedną myśl jeszcze do tego powiedzieć. I wolę mu eine Gedanke dazu. Że Pan Jezus się objawił, aby nasze grzechy, bliźnie nogi, złamić. Der Herr Jesus war hier geoffenbart, unsere Sünden zu vernichten. A w tym się zawierają dwie rzeczy. Und in diesem sind zwei Dinge vorhanden. Pierwsze to są te grzechy, które uczyniliśmy do tego momentu, kiedy żeśmy się narodzili na nowo. Erstens, all die Sünden, welche wir vor unserer Bekehrung getan haben. A później są te pojedyncze grzechy, które zdarzają się w naszym życiu. Und dann kommen die anderen Sünden, einzelne Sünden, welche in unserem Gläubigen erscheinen. Które uczynimy i które musimy wyznawać później przed Panem. Und die, welche wir tun, müssen wir auch vor ihm bekennen. I o tych dwóch grupach jest zawsze powiedziane w liczbie mnogiej. Und über beiden Gruppen wird im Plural gesprochen. O Panu Jezusie jest powiedziane, że On grzech w liczbie pojedynczej. Chyba Herr Jezus wird im Singular gesagt, dass nie znał, Sünde nicht kannte, nie czynił, hatte nicht getan, i grzechu w nim nie był. Und Sünde war nicht in ihm. To są te trzy miejsca, o których brak przed przerwą wspominał. Das sind die drei Stellen, wo ein Buddha vor der Pause schon erwähnt hat. A jeżeli jest powiedziane w liczbie pojedynczej o grzechu, wenn über Sünde im Singular gesprochen wird, to przypomina nam się pierwszy rozdział Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane o to Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dann müssen wir erste Kapitel Evangelium nach Johannes lesen. Siehe, das ist Lamm Gottes, welche der Sünde der Welt wegnimmt. To jest właśnie ten grzech, który przedtem był w tym, który od początku grzeszy. Das ist gerade diese Sünde vom Anfang an, welche in denen war, welche hat gesündigt. Ten grzech wszedł na świat. Diese Sünde kam auf dieser Welt. I wszyscy zgrzeszyli. Und haben alle gesündigt. I Pan Jezus przyszedł po to, żeby ten grzech zwyciężyć. Und Herr Jesus kam hier, diese Sünde zu vernichten. I żeby ten grzech, ten korzeń grzeszności, diesen Wurzel des Bösen, Sünde, został wykorzeniony. Ausgerottet worden. I brat tutaj powiedział, że ta maszyna grzechu, machina grzechu została zatrzymana. Buddha hat hier erwähnt, dass diese Maschinerie der Sünde war aufgehalten.
Ja myślę, że ona zostanie zatrzymana dopiero w tym momencie, kiedy wszystkie rzeczy staną się nowe. Ich glaube, dass diese Maschinerie wird dann aufgehalten, wenn kommen in der Zukunft hier die neue Dinge, also wird alles neu werden. Bo wtedy ta natura, ten korzeń grzechu zostanie całkowicie zniszczony, wyczyszczony z tego świata. Weil dann wird diese Wurzel aller bösen von dieser Welt gereinigt oder weggetan werden. W 8. wersecie apostoł Jan mówi nam o cechach dwóch rodzin. In Vers 8 spricht der Apostel über Merkmale zweier Familien. I te cechy są sobie przeciwstawne. Diese Merkmale widersprechen sich. Jeżeli znasz cechy ojca, rozpoznasz jego dzieci. Wenn du kennst Merkmale des Vaters, dann erkennst du auch seine Kinder. Ale zauważmy tutaj, że tu nie jest napisane, że kto grzeszy, jest narodzony z diabła. Müssen wir auch darüber merken, das steht hier nicht, weil der jeder, der Sünde tut, ist aus dem Teufel geboren. Bo zrodzić oznacza obdarzyć życiem. Weil geboren heißt Leben schenken. A diabeł tego nie może. Und der Teufel kann kein Leben schenken. Wszystko, co pochodzi od diabła, jest śmiercią. Alles, was vom Teufel kommt, ist Tod. I przez to, że oni należą do jego rodziny. Und darum, dass die zu deiner Familie gehören. I trwają w grzechu, tak jak on trwa w grzechu. Und bleiben in Sünde, wie er in Sünde ist. To można powiedzieć, że są z diabła. Jana 8, rozdział 44, wers. Johannes 8, vers 44. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał. Er war ein Menschenmörder vom Anfang an. Bo und ist in der Wahrheit. Nie, prawdy nie ma. Weil keine Wahrheit in ihm ist. Kto mówi, gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. A tego w Panu Jezusie Chrystusie nie było. Und so war in dem Herrn Jesus nicht. I jeżeli tu jest powiedziane, on grzechu nie znał. Wenn hier wird gesagt, dass er die Sünde nicht kannte. Jeżeli tu jest powiedziane, że w nim nie ma. Und Sünde war nicht in ihm. To nie dotyczy tego jego stanu przedtem, niż on przyszedł tutaj na ziemię. Das betrifft seinen Zustand nicht, bevor er hier auf dieser Erde kam. To nie dotyczy tego stanu, kiedy on żył na tej ziemi. Das betrifft nicht diesen Zustand, wo er hier auf dieser Erde lebte. To nie dotyczy tego stanu po tym, jak on zmartwychwstał i wszedł do nieba. Das betrifft nicht diesen Zustand, wo er auferstanden war und im Himmel aufgefahren war. Ale to dotyczy jego wiecznej natury. Aber das betrifft seiner ewigen Natur. I dlatego Pan Jezus, ten doskonały Baranek Boży. Und darum Herr Jesus, dieses vollkommene Lamm Gottes. Bezgrzeszny, ohne Sünde. Mógł się stać zbawicielem grzeszników. Wurde der Heiland der Welt geworden oder Sünder. Zostać uczyniony grzechem. Wurde zu Sünde gemacht. A jednak grzechu w nim nie ma. Und in ihm war keine Sünde. Wenn aber hier in Vers 8 steht, że tutaj w wierszu 8 jest napisane, weil die Sünde tut, ist aus dem Teufel, to popełnia grzech z diabła jest, dann bedeutet das eben, wie wir hörten, in sittlicher Hinsicht, to tak jak żeśmy to przed chwilą słyszeli, to znaczy w moralnym w sensie, und dann wird gesagt, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Bo dalej jest napisane, gdyż diabeł od początku grzeszy. Das ist der vom Moment seines Falles an. I to chodzi od chwili jego upadku. Seitdem ist sein Leben, seine Existenz gekennzeichnet durch Sünde. I od tej chwili jego upadku, jego egzystencja jest ucharakteryzowana grzechem. Und jetzt lesen wir noch einmal. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart. I dalej potem czytamy, a Syn Boży na to się objawił. Das erste Mal, auf das er Sünden wegnehmen. Po pierwsze, aby grzech usunął. Das war der eine Zweck seines Kommens, wie es hier geschrieben wird.
I tak jak to jest tutaj opisane, to był jeden z jego celów tutaj, jego tutaj przyjścia. Das ist dasselbe, was wir lesen in Römer 8, Vers 3. I to jest to samo, co czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdział, 3 wiersz. Er ist für die Sünde sendend gekommen. Für die Sünde sendend ist er gekommen. Czyli on został przez Boga posłany tu z powodu grzechu. Um das Sündenproblem der Heiligkeit Gottes gemäß zu lösen. Aby ten problem grzechu w sposób Boży rozwiązać. Das beinhaltet in den Folgen, i to oznaczało, dass für alle, die an den Herrn Jesus glauben, że ci wszyscy, którzy uwierzą w Pana Jezusa, das Sündenproblem grundsätzlich gelöst ist, der Heiligkeit Gottes gemäß. Dla mnie ten problem grzechu został rozwiązany według Bożych myśli. Piąta i szósta. Die Strophe 3, 5 und 6.